Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem pomówić o gardzie, bardzo ważnej części nauki brazylijskiego jiu-jitsu, bo garda odróżnia brazylijskie jiu-jitsu od innych sportów chwytanych. W zapasach czy w judo nie ma czegoś takiego jak garda, po prostu tam chce się być z góry. A brazylijskie jiu-jitsu jest o tyle fajne, że macie wybór, czy walczycie z góry, czy z dołu, możecie mieć więcej możliwości. No i garda to jest coś takiego, co moim zdaniem jest podstawą, żeby dobrze walczyć, tak? No ale jakie mamy rodzaje gardy? Można powiedzieć, że ze względu na kontrolę dystansu można podzielić gardy na takie dwie płaszczyzny. Czyli gardy, które działają na krótki dystans i na długi dystans. Jeżeli ktoś nauczy się tylko na przykład pajęczej gardy albo na przykład pajęczej i delarivy, no to ma jakby pokryty ten daleki dystans, tak? Przeciwnika łatwo kontroluje na dystans, ale nie pozwala mu się zbliżyć i to jest super. Można stąd bronić się, można atakować, ale do pewnego czasu. Gdy ktoś przejdzie bliżej, tak, znajdzie się gdzieś w pozycji bocznej czy już blisko tej pozycji bocznej, no to trzeba dużo się nakrywać nogami, dużo walczyć właśnie jakąś tam odwrotną gardą, co jest dla osób początkujących dość problematyczne, tak? Więc moim zdaniem dobrze jest rozwinąć dwa rodzaje gardy, szczególnie na początku. Szczególnie jeżeli jeszcze nie jesteście wyspecjalizowani, jeszcze nie wiecie dokładnie czego oczekujecie od swojej gry w brazylijskim jiu-jitsu. Więc dobrze jest rozwinąć sobie na przykład głęboko półgardę i na przykład delarivę. Tak? I już macie pokryty i krótki i duży dystans i możecie sobie swobodnie walczyć, tak, i na dużo więcej sobie pozwolić. Ucieczki będą dużo łatwiejsze, tak, bo jeżeli nawet ktoś wam wejdzie do tej pozycji bocznej czy do dosiadu, no to szybciej jest wrócić do głębokiej półgardy niż kombinować jak zrobić sobie ten duży dystans i wrócić do delarivy, czy do pajęczej gardy, czy nawet do zamkniętej gardy. Więc dzisiaj chciałem tylko wam powiedzieć, tak, szczególnie osobom początkującym, żeby nie fiksowali się tylko na jeden rodzaj, tak, bo niektórzy tak, tylko walczą zamkniętą, albo tylko walczą motylą, albo tylko głęboką półgardą. No ale co z tego, jeżeli nauczycie się głębokiej półgardy, tak, super jesteście w ucieczkach, może wejdziecie sobie za plecy, może czasami uda wam się poddać za pleców, tak, ale osoba, która jest bardziej doświadczona, zaraz zacznie zgniatać was w tej pozycji. Musicie mieć coś więcej, tak, niż tylko opracowaną jedną płaszczyznę. Więc dobrze jest zacząć, tak? Mieć przynajmniej dwie gardy, jedna na krótki, druga na długi dystans. Tak? Wczoraj byliśmy na sparingach międzyklubowych i właśnie zauważyłem, że osoby, które mają rozwinięty i ten krótki, i ten długi dystans, dużo lepiej sobie radzą podczas walki. Nawet jak są białymi pasami, nawet jak są osobami, które nie mają jeszcze tak dużego doświadczenia, tak? To naprawdę to czuć, jeżeli ktoś ma rozwinięty i krótki, duży i długi dystans. Od razu czuje się, że ten przeciwnik jest kompletny, tak? Że nie ma jakby tych luk, tych słabych stron, takich, że można za każdym razem go gdzieś tam zaskoczyć. No bo osoba, która ma tylko na przykład pajęczą gardę, jest białym pasem, tak? Ma pajęczą gardę, całkiem niezłą. No ale wiadomo, tą pajęczą gardę się przejdzie, no to już jest koniec. Ale drugi zawodnik, który ma tą pajęczą gardę na podobnym poziomie i jeszcze gdzieś tam rozwinięte te kilka technik z głębokiej półgardy, no to jest dużo trudniejszym przeciwnikiem. Więc zastanówcie się, jak będziecie rozwijać swoją grę. Nawet zaawansowani, którzy chcą gdzieś tam sprecyzować tą swoją grę, tak, gdzieś skupić się tylko na pewnych atakach, na pewnych szczegółach, no to pamiętajcie, i z krótkiego, i z dłuższego dystansu trzeba coś mieć. Trzeba mieć coś w zanadrzu, żeby i uciec, i zaatakować. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.